Dariusz Klosak, dzień dobry. To, czyli jak dobrze zrozumiałem, to potrzebujemy teraz tak, znaleźć przez najbliższe lata odpowiednich polityków, którzy taką właśnie politykę będą realizować, czyli tak, zapłacą za nas, za demokrację, no bo to wymaga odpowiednich ustaw, a także musimy znaleźć w społeczeństwie ludzi, którzy pociągną to dalej, czyli młodych ludzi przede wszystkim. Czy to jest słuszny wniosek? Ja myślę, że zmiana, potrzeba zmiany pokoleniowej jest oczywista dla mnie. Znaczy, że moje pokolenie musi powoli się pakować i udawać się na Wyspy Szczęśliwe, tam gdzie OFE miało nas zawieść. Natomiast ja myślę, że to można też robić na poziomie tym minimalnym już teraz. Są rady rodziców. Czy tam jesteśmy? Rada rodziców bardzo dużo nie może, ale może na przykład finansować zajęcia dodatkowe w szkole. Ponieważ dyrektorzy raczej nie stawiają oporu w takich sytuacjach specjalnego, to można, mając wpływ na Radę Rodziców, mieć wpływ na wychowanie obywatelskie dzieci. Jest pytanie, czy Rada Rodziców zawozi dzieci do Sulejówka, żeby czcić zamach stanu? Czy Rada Rodziców na przykład organizuje wybory w szkole? Pozwala dzieciom podejmować decyzje i strukturyzować się społecznie? Ujawniać się liderom w klasach w sposób naturalny? I na przykład, żeby coś z tego wynikło? To możemy robić. Znaczy, możemy, póki jeszcze nam nie zabrali szkół do końca, bo oni też to planują, tak? Ale póki nam nie zabrali szkół, to każdy może swoje, a także w przedszkolu, bo jest na przykład fantastyczna metodyka przedszkolna, prodemokratyczna, budująca zaufanie. Jest cały system, to w Skandynawii i w Stanach, prawda, oni to wypracowali, działa. Można czterolatków uczy, bo jesteśmy, rodzice są nieufni, my jesteśmy ogólnie, wiadomo, że nas oszukają, to wszyscy wiemy i tak dalej, przekazujemy to dzieciom. Ale przy pomocy metodyki takiej w przedszkolu stosowanej można uczyć przyszłych obywateli, czy też młodych obywateli bardzo, żeby byli lepsi niż my. To pedagodzy wiedzą, jak to robić. Są różne takie proste sztuczki. I streetworkerzy, którzy na przykład w Łodzi pracowali, w takich najgorszych miejscach w Łodzi, mieli niebywałe efekty. Przez dzieci zmieniali rodziców. Najpierw ten rok pracy z dziećmi, one się zmieniają, zarażają rodziców, ci rodzice przejściowo trzeźwieją, no, i coś się z tego robi. To jest do zrobienia i to myślę, że to właśnie przez ruch społeczny, bo przez polityków to jest bardzo trudno, prawda? Bo ten polityk trochę jest inny jednak, ale przez ruch społeczny to można na szkoły, na przedszkola taką presję wywierać. I ja bym nie czekał, bo ten kaczor może jeszcze być tutaj. Szkoda dzieci. No tak, ale to dziadkowie są fantastyczni. Dziadkowie są fantastyczni. Znaczy mi się wydaje, że naprawdę to jest obudzenie społeczeństwa, bo my ciągle mamy masę narzędzi, których w ogóle nie korzystaliśmy, bo różne tam były powody. A ja mieszkam na Sadybie w Warszawie i tam jest naprawdę, my mamy demokrację jak w Danii. Tak? Mamy tego Strasse Führera i mamy Gruppenführera i jesteśmy zawsze najsilniejsi na całym Mokotowie, najlepiej zorganizowani, wygrywamy wszystkie budżety partycypacyjne, robimy sobie różne rzeczy dookoła siebie. To jest niesamowite, naprawdę. Ile można w tym systemie, który jest kiepski, no nie jest bardzo taki zachęcający i nie daje dużo możliwości, ale jednak bardzo dużo można i w szkole można dużo zrobić. Więc ja zachęcam dziadków, nie dziadków do tego, żeby dziadkowie też mogą pójść do szkoły i coś tam, czy do przedszkola i pomóc.